Luwina, a dziś idziemy do bunkrów. Tak. Karaluchy. Dziś robimy sobie, widzowie, bunkry z DLC-ka, by zarobić na nasz nowy dom. Tak, dokładnie. Siemano, Mandero. Coś się pali, słyszę. Ej, gdzie to jest? A, że tu, że tak. Okej, nie? Ej. Od razu sobie już to odkręcimy. O kurna, się spakował pod tym. Myślę, chyba tu już nie ma. O, to. O, tak myślałem, że to będzie. No to mądre jest. Nie? Dobra. Mam nadzieję, aby nic nie było z malowaniem. Prysznicowe, prysznicowe, bo wiecie to. Bunkier to wiecie. Już nie bywa. To się łatwiej montuje, nie? Toaletę.
Gdzie są jeszcze te zabudzenia, no? Nie wiem, są głupi. Przestałem to wszystko, bo tu nie mam miejsca. Co? 10 tysięcy za to dostanę? Robię. O Boże, jak mi się to... jak ja to widzę, to już... Gorzej to, że to sprzeda się mogę, to mi tyle tu miejsca zajmuje, że mnie to tak wkurza. Myślałem, się ucieszyłem, że to. Co to może być brudne, kurde, nie wiem. No, prosto stół. Dwanaście tysięcy, łatwo. Ale to było trudne. Faktycznie miałem jeszcze brudno, nie widziałem nawet już wcześniej. A czy... Grzejnik nie kupiłem. Kurde, zapomnieć patrzcie tej takiej rzeczy, nie? Prostej, banalnej. O, to też te grzejniki się montuje, no. Ale dziwnie wygląda. Dobra. Bunkier. Tu chyba będziemy to dobę najspątać. Znów. O mój Boże. Robimy bunkier, sprzątamy. Upgrade'owali ten montaż.
bo to kiedyś nie było, no. Zwłaszcza, że można było sobie po 10 płytek, kurwa, brać. Dajcie mi... No. Ej, a chwilę, co sobie zobaczę. No właśnie, dobrze, dobrze. Robię zdjęcia, kurde. No dziwne. Widzę, jaki tam jest syf, kurde. Już 2000 za same kafelki, to jest dużo. 100 000 już na nasz dom. Ostatnia ściana już, no. Idealnie, widzicie? Na wymiar kupiłem te kafelki. Płytki. Kafelki, płytki, jedno i to samo prawie. Dobrze, że mówię prawie, no bo to jednak różnica jest tam jakaś. Gitara. Gitars. No faktycznie tu wygląda teraz ładnie. Okej, dobra. Dobra, luksusowy kibel. Luksusowa umywalka. Baczka, czy odkręcałem to? Nie pamiętam teraz. No i luksusowy prysznic. Kurde. Problem. Mamy. Spory, wielki. No. Cyber RTA. Pięknie. Prysznica też się łatwo montuje. Zaraz tak jak to widzę tu. No. Aha. To sprzedać nie mogę, nie? 300 bym zarobił. No cóż, no. Tyle. Ha, zostawię im to podniesione. To jest fajne, no. Ale mały boiler, kurde. Komoda akurat wszystko tu idealnie pasuje, nie? Trzy koła, samą ubikację, to kozak. Idziemy tam dalej, dobra, coraz głębiej, tak. Malowanie, coś co już lubię. Tam są z grzybem, z czymś, pleśnie jakaś. Le.
szufladę. Tu łóżko z szufladą. WTF. Szpitalne, kurde, jakieś. Fajne pomieszczenie, dobra, boż. Siekierak z Foresta. Nie wiem, ciachać będę nią. No tak, wyczuć zabrudzenie. Malowane będzie. Dobra, i bunkierek nasz zaraz za niedługo będzie już gotowy. Tam ostatnie pomieszczenie zostało, no. To najgorsze. To najgorsze, no. Szybko strasznie mieć się ta farba zużywa, jest chodzi. Co to jest? Co to jest? Kontener na jedzenie? A. Tu taka bardziej spiżalnia, ok? A tam będzie taka część meblowa, tam gdzie zaraz przejdziemy. Pewnie chyba. Dobra. Ta muzyczka jest super. Kiszone, kiszone. Le, spaw słoiku. Och, i da. Rajs. Masło orzechowe. Dodge puste, serio, długo się utrzymują? Ale. Więc to też. Wiedziałem, że fasola i w ogóle, ale. To i jeszcze tuńczyk. WTF. WTF, dobra. O mój kupi. Są to jedno zabudzenie, dobra, wywalone w to, no. Sprzedaj. Dobra, to zabudzenie. Są na białe, no. $10,000 za to samo, dobra, robię to.
szybkie strzelić. Jeb. Ciekawe by to było. Da się przejść. Da się parkourem. Ale nie da się. Czy mogę kończyć jakoś? Po co to? Nie wiem. Czaj tego w ogóle. Dobra. Raz, dwa. Raz, dwa. Jest 12 tysięcy. P13. Dobra, widzowie. Kolejny bunkier w 17 odcinku. Jeśli chcecie więcej bunkrów, dawajcie łapki w górę. I no, tak wygląda już to. A tak wygląda teraz pięknie, dobra. Więc do widzenia.